Druga część naszego koncertu poświęconego Franciszkowi Walickiemu w stulecie jego urodzin. Tak, ja tylko chciałbym powiedzieć, że wszyscy wykonawcy związani z Frankiem Walickim pojawiają się na ekranie z tyłu, dlatego wszystkich nie wymieniamy, bo wszystkich ich widzicie. Franek stworzył polski Big Beat, stworzył kolorowe zespoły, dzięki niemu debiutowała no naprawdę plejada gwiazd. Niektóre z nich śpiewają nam tutaj. Takimi sztandarowymi grupami były te kolorowe dwa, czerwono-czarni i niebiesko-czarni, ale potem na przykład powstali zielono-czarni, bo Big Beat wbrew pozorom nie skończył się w tych czasach swego największego rozkwitu, ale właściwie trwa do dzisiaj. 17 października zmarł kultowy instrumentalista, basista niebiesko-czarnych, ponad wielu zespołów. Jeden z dzieciaków, można powiedzieć, Franka Walickiego. Tak, oni powiemy, wszyscy dziećmi Franka, prawda, są. Dokładnie. I no, muszę to opowiedzieć, pewna historia. Zmarła Kasia kilka lat temu. Nie chodzi o daty, nie pamiętam kiedy to było. Cmentarz Pomorskowski w Warszawie. Stała urna z prochami Kasi. Staliśmy wszyscy. Te ostatnie jej koncerty. Te byłem u niej na dosłownie 3 czy 4 dni. W hospicju, gdzie była. Więc byliśmy bardzo, bardzo mocno związani. Zresztą no, los spowodował, że ona tam właściwie była samotna. Bardzo na nas wszystkich z zielonczami liczyła. Myśmy przyjeżdżali do Kasi, rozmawialiśmy z nią. I no, kiedy zmarła, wiadomo, Pogórski, pogrzeb, urna. I ktoś poprosił, żebym przeczytał wiersz. Spytałem, jaki to wiersz? Napisał go Zbyszek Bernolak, który zmarł 4 dni temu. A więc uroczystość z okazji stulecia Franka Walickiego, który zmarł w 2015 roku. Natomiast Zbyszek zmarł dopiero co, no kilka dni temu. Ja mam wiersz, ten wiersz. Pozwólcie, że ja go przeczytam, dlatego że chociaż nie był poetą, a jednak przejął się bardzo, kiedy koleżanka odeszła i napisał wiersz, w którym pojawił się w pewnym momencie cytaty z tekstów, które śpiewała Kasia. Żeby nie przedłużać, pozwólcie. Rok 64, festiwal w Opolu. Wśród wykonawców i starsi, i młodzi. Soliści już uznani, kilka zespołów. Na scenie ruch ogromny. Ktoś schodzi, ktoś wchodzi. Pan konferencję z gracją zapowiada. A teraz, proszę Państwa, zespół kolorowy, weterani Big Beatu. Dziś czerwono-czarni zaprezentują nam dzisiaj utwór całkiem nowy. Na wielkiej scenie zjawia się dziewczyna w skromnej sukience z ciemnymi roczkami. Ostro, dynamicznie zespół grać zaczyna. Ona taka maleńka, tuż przed muzykami. Nie wiem, sama nie wiem, nastrój uniesienia. I ta muzyka piękna, chociaż cicha jeszcze i ona. Kasia Sobczyk rozpoczyna śpiewać i muzyką, i słowem, i leciutkim gestem. Tekst piękny i na muzyki falach rytmem kołysany. Do dna duszy dociera, z oka łzę wyciska. Coraz głośniej kapela i ona solistka. Teraz to już krzyk prawie dech w piersi zapiera. Lecz ty wiesz, że byłeś dla mnie tym, czym nie był nikt. Ona zna duszy śpiewa, ona tak to czuje. Głos ogromny, potężny, ten głos to dar nieba. Publiczność z miejsc powstaje, gdy dźwięk ostatni przebrzmiał. Brawo huknęło i brawa huknęły i trwały te brawa, długo nie milknące. Byliśmy świadkami narodzenia gwiazdy. Dzisiaj to już historia, lecz wciąż żywa przecież, bo choć Kasia już nigdy dla nas nie zaśpiewa, piosenek zostawiła wiele na tym świecie. I obraz swój, i głos swój, jak mówi, jak śpiewa. Dzisiaj miejsce tam, w górze, pomiędzy gwiazdami, tymi, co przeminęły, lecz świecą na niebie. Taką ją kochaliśmy, taką pamiętamy, za to, że nam śpiewała, że tam dała siebie. Zbyszek Bernolak przysłał ten wiersz. Dołączył do Kasi. Kasia Sobczyk, wraz z wielkim danem polskiego Big Beatu.
czas, by zabrzmiała muzyka teraz, ja myślę, Andrzeju. To będzie artystka, która kiedyś śpiewała za BC, ale wyjechała za granicę. Na dość długo. Na dość długo, mówię, wyjechała. Tak, na dość długo wyjechała, więc być może nie jest tak znana, jak powinna być znana. Marysia Głuchowska. Maria Głuchowska na pewno Państwu znana, dlatego że no, śpiewa, nagrywa i tak dalej. Natomiast jest bardzo specyficzną wykonawczynią, bo kocha rytm blues, kocha bluesa, kocha rocka i tak dalej. Zresztą jej mąż, znakomity perkusista, Marysiu, chodź do nas, tak. Dla nas, dla branży, Mańka Głuchowska specjalnie dla Państwa przyjechała z Warszawy. Kochamy Cię bardzo, Marysiu. Trzymamy kciuki i zamieniamy się w słuch. Marysia Głuchowska. Proszę Państwa, Franciszka Balickiego miałam przyjemność poznać w Rzeszowie. On prowadził dyskotekę, a myśmy grali, a perkusistą był Tadeusz Głuchowski, który był perkusistą Niebezpoczarny. Jeżeli Państwo czasami mieli w ręku longplayer niebieski, on nagrał chyba wszystkie. To właśnie jest jego nazwisko, a jest moim bratem. I opowiadał mi o Franciszku, to była ta druga ręka, a z pierwszej to już właśnie już bezpośredni kontakt, długie rozmowy, mieliśmy dużo czasu w tym Rzeszowie, w tej dyskotece, także w każdym przejmie opowiadał różne ciekawe rzeczy, także to jest jakaś legitymacja dla mnie, że jestem tutaj. Dziękuję. Thank you.
Bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście kochani Państwo. Naprawdę. Bardzo dziękuję. No taka nasza rzeczywistość. Ale będzie lepiej. Aby do wiosny. Prawda? Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne Ocalić od Zapomnienia zajmuje się różnymi rzeczami. No, spektrum działania jest. Ci, którzy przychodzą choćby do Eudeku, Łódzkiego Domu Kultury, wiedzą, że dzieją się tam magiczne rzeczy. Szpaderski Day, koncert wspomagający Wojtka Kordę czy Stana Borysa, wiele, wiele, rocznice rock'n'rolla i tak dalej, ale między innymi, zresztą mam tę przyjemność i zaszczyt, bo chłopaki zapraszają, żeby przyjeżdżać i prowadzić te spotkania. Niedługo takie spotkanie w listopadzie, znowu jeszcze szczegółów do końca nie znamy. Natomiast, bo chyba o tym chciałaś powiedzieć, że... Chciałam, żebyś ty powiedział. To powiem w takim razie. Stowarzyszenie wyda dopiero, bo książka powstaje. Książka, której tytuł już mówi właściwie wszystko. Bo kto jak kto, ale właśnie Stowarzyszenie Muzyczne chce wydać książkę o muzyce. Będzie to, ale bardzo konkretną i specyficzną. Łódź pełna muzyki. Kochani, ze sprawą legendarnego zespołu Melomanii, łódzkiego zespołu w 50 roku, mnie nie było na świecie, to niemożliwe, ale taka jest prawda, już tutaj był grany jazz, a w latach między... Zakazany wtedy to po prostu to były kraty, niemalże, nie mówiąc o cenzura, to nic. Natomiast już w latach międzywojennych w Łodzi grano tego rodzaju muzykę, przeniesiono gdzieś tam zza oceanu. A więc sprawdzajcie, chodźcie na stronę, bo jest wspaniała strona łódzkiego właśnie Stowarzyszenia Muzycznego Ocalić od Zapomnienia. To stowarzyszenie zaprosiło nas dzisiaj. Dzisiaj na ten koncert. Dokładnie. A Państwo przyszli, za co bardzo dziękujemy. Czas, by następnego artystę przedstawić. Wspaniały, fantastyczny głos, którym przed laty zachwycił się sam Jerzy Waldorf, który generalnie mówił, że ci wszyscy zaśpiewają muzykę rozrywkową, to naprawdę nie są godni jego uwagi. A ten chłopak wtedy zachwycił Jerzego Waldorfa. Śpiewał w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Teraz bywa jurorem w różnych telewizyjnych show, ale no naprawdę głos zupełnie niesamowity. Marek Piekarczyk. Michał Morano zostawił nam piękną piosenkę. Całe niebo w ogniu. Ale to będzie nasza wersja. Kiedy jesteś tu, bo
nieskończalnie taką piosenkę. Była taka trochę niepolityczna. Jakby, wracajcie chłopcy na myśl, lubię tę piosenkę. To jest twist w ogóle. Myjcie tańczyć twist. Lubię się pytam, nie? No dobra, ale wiem, że na fotelach nie będziecie tańczyć, to wam powiem tak, można tak, pokaż Kaziu. Kaziu, pokaż. Więc sprawdźcie chłopcy czasu.
na scenie, na której ja występuję. Bo jest super kumaty. Dziękujemy wam pięknie. Thank you.
piosenka dzisiejszego wieczoru. Andrzej Kieleski, przyjaciel. Bardzo dziękuję, przewodniczący, wokalista, uczestnik Voice Summer. Proszę do finału, kochani. Bardzo dziękuję. Marek Lewandowski. On zgromadził to cudowne towarzystwo pod przewodnictwem kultowego perkusisty, jakim jest Andrzej Kieleski. Jest taka piosenka, którą wszyscy wspólnie chyba zaśpiewamy. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Tak jest. Wszystkich wykonawców zapraszamy, kochani. Zapraszamy na scenę. I wszyscy. Czy jeszcze pamiętasz? Który tę piosenkę też stworzył.
i stworzył naprawdę bardzo, bardzo wiele przebojów i wiele postaci polskiego big beatu i polskiej piosenki. Franku. Dziękujemy. Całe nasze tutaj zgromadzenie bluesowe, rytmy bluesowe, rockowe i tak dalej, big beatowe przede wszystkim. Ale legalne. Legalne zwołało Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne. Ocalić od zapomnienia. Chwała. Chwała. Muszę wam powiedzieć, duszę, odrobinę uwagi na koniec. Otóż mamy takie, też takie, nazwijmy to, no może nie, ale bardziej klub stodolany, klub Stara Stodoła tak zwana. Przychodzimy, spotykamy się muzycy i ci, którzy przychodzili do tej stodoły, którzy słuchali, śpiewali. Ja opowiadam im wszystkim, że Łódź ma z prawdziwego zdarzenia stowarzyszenie. Ocalić od zapomnienia potężny kawał kultury polskiej. Troszkę czasem gdzieś tam niedoceniane. I dlatego poproszę o wielkie brawa dla Marysi. Znaczy, że ona jest naszą królową radiową telewizyjną. Od dwa o nas wszystkich. Maria Sobowska! Maria Sobowska! Przyjechała ze swoją osobą uświetlić. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo artystom wszystkim. Dziękujemy, że tak pięknie śpiewacie. Takie piękne piosenki. Proszę Państwa, a ja chciałbym tutaj przedstawić Marek Lewandowski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Muzycznego Całkiem Zapomnienia, prezes Stowarzyszenia... Właśnie, nie byłoby tego... Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie nasz prezes. A chciałem zaprosić na swoją panią Rozumę Kostkiewicz, pani dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi. Czy pani dyrektor jest gdzieś z nami tutaj? Bardzo proszę. Pani dyrektor zapraszam na scenę, bo dzięki pani dyrektor tu jesteśmy. Brawo! Brawo! Panie Marysiu, jeszcze raz za prowadzenie. Wspaniałe podziękowania. Dziękuję dziewczynom. Monice i drugiej Marysi, bardzo przyjaźnie, Dubowska i Monika Wysokińska ze wspaniałym. Czy jest tam Dominika, czy już pojechała? Samanta, przepraszam. Samanta. Samanta Daszkowska niestety pojechała, więc brawami podziękujmy za wspaniały występ zespołu Daszkowskiego. No i wszystkim naszym wspaniałym koniakcom. Jeszcze raz dziękujemy naszym sponsorom, którzy nas wspierali w tym wspaniałym koncercie, prowadzącym Marysi i Andrzejowi, bo to był piękny profesjonalizm i pokaz klasy i kultury. Dziękujemy Państwu bardzo. Słuchajcie polskich piosenek. Naprawdę bardzo. Słuchajcie polskich piosenek. Zaglądać do Żydów z ekranu bardzo często i musimy powiedzieć co? To chyba nie było ostatnie nasze spotkanie. Marlu, nie mówię, że dużo zależy, dużo zależy tutaj od pani dyrektor. Która jest z nami, była przed chwilą. Kłaniamy się pani dyrektor, dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia kolejny. Bardzo niebieski, jeszcze raz podziękuję, bo zawsze do nas przyjeżdża, to już nie tak Państwo ze Śląska. Dziękujemy bardzo. Mówimy do zobaczenia. Usłyszymy.